2003 rok, królowa angielska pierwszy raz od czasów carów, gospodarza Kremla, gości z wizytą oficjalną w pałacu Buckingham. Razem z jego wspaniałą żoną, która się szczyciła tym, że miała większy kapelusz od królowej. To jednak było co innego. Tam był inny koszmar, bardziej osobisty. Tam brano masami ludzi i torturowano, rozcinano w potworny sposób, a potem zabijano. Tutaj inaczej, tu się po prostu bombarduje. I się zaczyna potworny terror. Różnica między Ahmadem Kadyrowym a Ramzanem jest nieprawdopodobna. Ramzan był najgłupszym z jego synów. Jednostka zerem, jednostka niczym, pisał wspaniały poeta Majakowski. Adinica nol. A dlaczego on tak pisał? Ważny jest kolektyw. I po dziś jest ważny kolektyw. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll, wygraj życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Info o rabacie dla widzów w opisie pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki i suby. Zachęcam do dawania subów i lajków, bo to jest jedno kliknięcie, a wielka pomoc dla naszego kanału. I oczywiście zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu od widzów mówimy, co chcemy. Zapraszam Państwa na Weekend Niepodległości z Historią Realną, 9-11 listopada. Aha, jedziemy do Kazimierza, to jest ważna informacja, Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Będzie Jacek Bartosiak, pułkownik Lewandowski, gwiazda wieczoru, której jeszcze nie zdradzamy. Będę również ja. Panele, konferencja zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Info o zapisach pod spodem. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Krystyna Kurcza-Predlich. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Stęskniliśmy się za Panią znowu. No, czy wypada mi powiedzieć, że ja za Panem też? Pani Krystyno, to może zacznę. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o wizycie Putina w Mongolii, ale przede wszystkim o Biesłanie, tragedii w Biesłanie, której mamy właśnie rocznicę. Ale jeszcze chciałem zachęcić Państwa do przeczytania książek Pani Krystyny Kurcza-Predlich. Wowa, Połodia, Władimir. Rewelacyjna biografia Putina. I także historia wielu aktów terrorystycznych, o których zaraz będziemy mówili. Tak jest. I uwaga, Głową o mur Kremla. To jest wydanie trzecie, rozszerzone, w którym też jest bardzo dużo ciekawych rzeczy też o aktach terrorystycznych. No dobrze, to zacznijmy od tematu bieżącego. Czerwony dywan i uwaga, pani Krystyno, co ciekawe, Putina na lotnisku w Ulaanbaatar witali jeźdźcy Genghis Khana. To nie żart. Grupa rekonstrukcyjna. No i czerwony dywan zamiast aresztowania. Mongolia powinna aresztować Putina, bo jest zanim... Wiadomo było, że nie będzie go aresztować. No dajcie spokój. No, biedna Mongolia, która ledwo żyje, która na pewno korzysta z finansowej pomocy Kremla. No w ogóle śmieszna sprawa od początku do końca, a wizyta, tak mi się wydaje, tylko dlatego się odbyła, żeby nie widać było, co się dzieje w Kursku i w kurskim obwodzie. Żeby odciągnąć uwagę po prostu cały ten wyjazd w tamte okolice pana Putina, ale został bardzo ładnie spuentowany oczywiście przez youtuberów, że pokazano drogę, w którą wbił 11 lat temu jakiś tam złoty kamień prezydent Putin i w takim samym stanie, ani o centymetr dalej, ta droga jest do dziś i tam Putina dzisiaj nie było. Czyli od tego 11 lat się nie posunęli z budową. Ale Genghis Khan jest, a kto ma jeszcze być to bardzo miło wspominać właściwie Genghis Khana, który przez co najmniej 3 wieki trzymał Rosjan pod butem i który zapoczątkował ten potworny, zupełnie niewyobrażalny terror. No to super. No tak.
Ja sprawdziłem przed naszym dzisiejszym nagraniem, że 124 kraje ratyfikowały traktat rzymski, właśnie na mocy którego Mongolia są ścigani ludzie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, między innymi Mongolia w 2003 roku. I uwaga, kiedy Putin w zeszłym roku chciał jechać do RPA, to się przestraszył i nie pojechał, bo RPA powiedziało, że aresztuje. Czy to jest początek zmian na świecie, ta wizyta w Mongolii, ojej, że wszyscy przechodzą ojej, już do... Ojej, od razu, początek. No jakaś Mongolia, no kto na nią zwraca uwagę, Chryste Panie. RPA to jest jednostka polityczna, która coś waży w polityce ogólnoświatowej. A Mongolia naprawdę może sobie pozwolić na taką fanaberię. I nie sądzę, żeby to miało jakiś dalszy, ważny ciąg. Kijów oświadczył, że jest to ciężki cios i wielkie rozczarowanie. No trudno, no, oczywiście. Trudno się dziwić. Do aresztowania Putina wzywało Human Rights Watch, które wylicza, że tak, ten list gończy jest za deportację dzieci z Ukrainy, ale również Putin jest oskarżany o ataki na ludność cywilną, dwa, infrastrukturę cywilną, trzy, używanie amunicji kasetowej i innych niedozwolonych broni, cztery, tortury i egzekucje cywilów, pięć, zabijanie i maltretowanie jeńców. Czy uważa pani, że jest kiedyś odpowie za to? Jest po prostu przestępcą wojennym. Proszę pana, ja uważam, że nie odpowie. Ja bardzo bym chciała, żeby świat się na tyle zmienił, żeby odpowiedział. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za parę lat, co się z Putinem stanie i może jego własne otoczenie będzie go miało dość i w naszych marzeniach odstawi go w kajdankach przed kratki MTS-u. Ach, no dobrze, ja tylko dlaczego zadałem to pytanie, czy świat wróci do business as usual z Rosją, bo przez Mongolię będzie przechodził ten słynny rurociąg Power of Siberia 2, 50 miliardów sześciennych gazu i zakładam, że będzie tam mały kureczek, z którego Mongolia będzie mogła sobie coś wyciągać, czyli interes ważniejszy niż prawa człowieka. Coś nowego dla pana? Nie. Jest to po prostu nasza demokratyczna wielka przegrana, tak jak naszą przegraną, naszą własną, polską przegraną jest stały od samego początku stosunek liderów Zachodu do Putina. Mówiłam o tym wielokrotnie, nie chciałabym się nudnie powtarzać, ale od samego początku, od roku 2000, kiedy on został prezydentem, a który to był rok absolutnie potwierdzonych zbrodni wojennych tam dokonywanych, potwornych. Przypomnę, że wojna, którą on wydał Czeczeni, to jest 150 tysięcy trupów. Nie mówię o ludziach, o rannych i tak dalej. I w tym 42 tysiące dzieci. I to już jest rok 2000. I czarno na białym pan premier Blair dostaje, lecąc do Petersburga na spotkanie z kandydatem na prezydenta, panem Putinem, jeszcze przed jego wyborami, przed jego pierwszym wyborem, i dostał raport ponoć stustronnicowy na temat przestępstw Putina, którego nawet nie otworzył. No i potem mamy dalej, ja już niejednokrotnie o tym mówiłam, ale przypomnę. 2003 rok, królowa angielska, pierwszy raz od czasów carów gospodarza Kremla gości z wizytą oficjalną w pałacu Buckingham. Razem z jego wspaniałą żoną, która się szczyciła tym, że miała większy kapelusz od królowej. I no potem mamy całą scenę, Schroeder, Blair, potem już po agresji na Gruzję w 2008 roku, no jednak nasz ulubiony prezydent Obama robi reset, prawda? Ponieważ naprawdę nie obchodzą go kraje Europy Środkowej, nie obchodzi go w gruncie rzeczy. Rosja chce mieć święty spokój. No a potem jest 2014 rok, to już jest agresja na Ukrainę, już jest zajęcie Krymu, Donieck, Ługańsk i tak dalej. I jak miałka była jednak reakcja Zachodu, jak no były sankcje, posypały się sankcje, no ale one nie uderzyły jakoś tak bardzo w Putina, żeby zaniechał tej myśli, którą zrealizował w 2022 roku, a zaraz niedługo, po 2014 roku, mamy rok 2017, zostaje prezydentem Francji, prezydent Macron. I wprawdzie nie w Pałacu Elizejskim przyjmuje naszego wspaniałego bohatera, ale w Luwrze przyjmuje go 2 tygodnie po swojej inauguracji. A więc
to nie jest business usual, to nie jest tylko to. To jest, chcemy mieć święty spokój z tym bandyckim krajem. Robimy wszystko, żeby się nie mieszać w niezgodę z Kremlem. Do jakiego stopnia? No to zaraz Państwu dam dowód. W 2006 roku zostaje zamordowany w Londynie przy pomocy Polonu 110 Litwinienko. I ówczesna minister spraw wewnętrznych, Teresa May, późniejsza pani premier, odmawia rozpoczęcia sprawy karnej w tej sprawie, śledztwa w ogóle. Scotland Yard umarza wszelkie śledztwa. Po co? Po to, żeby nie mieć kłopotów z dysonansu z Kremlem. No potem jednak był proces, był sąd i tak dalej, ale to już jest inna sprawa. I jeszcze tylko na koniec. Scotland Yard odmówił właściwie śledztw w tamtym czasie w 16 wypadkach zabójstw Rosjan, które ewidentnie były dokonane za wiedzą władz najwyższych Rosji. To jest szokujące absolutnie. Natomiast ja tak wyliczyłem sobie te wszystkie podróże Putina od wybuchu, właśnie od eskalacji, bo przecież wojna trwa od 14 roku, to tak, nie pojechał do RPA, ale był w Chinach, Korei Północnej i teraz w Mongolii. No takie specyficzne miejsca. No comment, przecież wszystko jest jasne po prostu. I tak rusza się po to znaczy z Chinami musi podtrzymywać kontakt, dlatego że właściwie jest ich klientem. Bardzo od nich zależy. No Korea Północna dostarcza mu broni. No a interesy z Mongolią ewidentne są tam jakieś związane z ropą naftową, ale nie jestem tutaj specjalistką, nie będę tutaj wyliczać jakie. Ja muszę pani powiedzieć, że jak oglądałem sobie to śmieszne takie wideo, jak Putin wychodzi ze swojego super samolotu, gdzie ma te wszystkie guziki atomowe i tak dalej, i centrum dowodzenia. Deskę no wyjęło mi to pani z ust. Od razu przypomniałem sobie, jak pani opowiadała widzom historii realnej, że ten samolot ma takie nietypowe gadżety, jak złota deska. Wszystkie jego samoloty. Tak jest. No przecież wiadomo i w tym domu, o którym Nawalny namalował czarno na białym, prawda, jak go wypuszczono z Niemiec, to no, nawet szczotka toaletowa w WC-tu też była złota. No ale nie, jakie trzeba mieć kompleksy, jaką trzeba mieć chorą psychikę, żeby w ogóle o tym myśleć, co siedzi w tym człowieku naprawdę i jakie to jest, można by powiedzieć, śmieszne, gdyby nie było tragiczne, że Zachód to wszystko pomija, prowadząc jednak bardzo dokładne badania na temat psychologii Putina. Przecież można wyczytać ale nawet solidne opracowania psychologów amerykańskich, które w tej chwili ich nie widzę, ale kiedyś były one łatwo dostępne. Psychiką Putina zajmują się także i Rosjanie. Oczywiście nie ci w samej Rosji, na youtuberzy. Więc to znaczy, jeżeli tyle ludzi zajmuje się psychiką jakiegoś człowieka, to znaczy, że z tą psychiką jest ewidentnie nie w porządku. Jeżeli jest ewidentnie nie w porządku, to jak mamy oceniać liderów Zachodu, którzy udają, że tego nie widzą? I którzy doprowadzili do agresji Putina w 2022 roku? To jest ich zdecydowana wina. Ja muszę powiedzieć, że też jak jeden z moich znajomych powiedział taki żart, że no jak Putin pojedzie do Mongolii, to się kumysu napije i zje przysmaków miejscowej kuchni w namiocie. Ale może mu zaszkodzą. No właśnie, ale gdyby czytał pani książkę, to by ten mój kolega wiedział, że pewnie tabun kucharzy z nim pojechał i tych, którzy próbują. Putin niczego, co nie jest wcześniej na 100% sprawdzone, nie weźmie do ust. Przecież są znane nawet przypadki, że jeździł z własnym termosem, a już opowiadać co, prawda, że wożą za nim także toaletę przenośną po to, żeby przypadkiem, no może nie do Mongolii, ale żeby na Zachodzie na podstawie zawartości tejże nie można było stwierdzić, jakie są choroby u niego, na co jest chory.
No to nie jest paranoja? To jest paranoja. Gdy jesteśmy przy paranoi, to ostatnie pytanie ze spraw bieżących. Ofensywa kurska, wspomniała pani o tym, i Putin spotkał się teraz z dziatwą szkolną i powiedział tak, to jest prowokacja, bandyci zaatakowali nasz kraj, destabilizują, musimy ich zniszczyć, to wszystko wina NATO i tak dalej, ale wyczytałem ciekawy raport powołujący się na źródła wywiadowcze, że Putin był w szoku i jest w najgorszym stanie psychicznym od czasów buntu Prigożyna, jednak zabolała go ta ofensywa. No niewątpliwie ja z, no, ze zdumieniem właściwie oglądałam jego twarz zaraz potem na jakimś posiedzeniu po prawie jego, w każdym razie tuż przy nim siedział Szojgu, który już przecież nie był ministrem obrony, tym niemniej, i pierwszy raz widziałam z tak bliska, tak ponurą i tak właściwie ta smutną, to za ładne powiedzenie, nieobecna, tak przerażoną twarz Putina. O, tak bym to określiła. Rzeczywiście ta sprawa najazdu na Kursk Ukraińców była z jednej strony, możemy powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, zdecydowanie, bo wszystko, co destabilizuje otoczenie Putina jego samego, jest bardzo dobre, no z tym, że to się w tej chwili koszmarnie odbija na samych Ukraińcach, z czym przecież na pewno się liczyli. Chodzi pani o strzały? No tak, potworne zupełnie. Charków. No, płonące domy, ludzie. No, koszmar. Koszmar naprawdę. Teraz, kiedy wracałam do lat, bo teraz jest 20-lecie, prawda, napadu na Biesłan, więc wracałam do tamtych lat, w których byłam obecna na miejscu i mogłam wspominać to, co sama widziałam w Czeczenii, to no, takich koszmarów, to znaczy były koszmary również, domy też płonęły, ale to jednak było co innego. Tam był inny koszmar, bardziej osobisty, tam brano masami ludzi i torturowano, rozcinano w potworny sposób, a potem zabijano. Tutaj inaczej, tu się ich po prostu bombarduje. Tak, tak. Wstrząsnęła mną ta historia tej dziewczynki 14-letniej, która siedziała na ławeczce i zdekapitował ją rosyjski pocisk. Koszmar. Absolutnie koszmar. Pani Krystyno, w takim razie chciałem zapytać, teraz mamy rocznicę, bo przecież to trwało kilka dni. Mam na myśli tragedię szkoły w Biesłanie, 1 września 2004 roku, 20 lat temu. Przez ekspertów uznawana jest to, że ta cała operacja jest jedną z najbardziej spartaczonych operacji w historii służb specjalnych. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło 1 września w szkole w Biesłanie. Ja bym tych ekspertów wysłała na douczenie, naprawdę. Obserwując wszystko, co działo się w Rosji od 1999 roku, nie można mówić o spartaczonych akcjach ratunkowych. Przypomnę, że Putin na początku września 1999 roku, a więc właściwie tuż przed wyborami, które nastąpiły w marcu 2000 roku, miał ile procent poparcia? 2% poparcia. Więc musiał coś zrobić, a wtedy był już od 1998 roku szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, no żeby pokazać się narodowi, i gruchnęły wysadzania domów. Przypomnę, jest początek września, dom w Dagestanie, w Bujnaku wlatuje w powietrze, potem dwa razy domy w Moskwie i potem jeszcze w Wołgodonsku. Następny akt terrorystyczny zdecydowanie nie nastąpił, ponieważ na skutek czujności mieszkańców, tylko dlatego. Ale no, ewidentnie następuje koszmar. Proszę sobie wyobrazić, śpiących ludzi wysadza się w powietrze, domy wylatują w powietrze i śledztwo oczywiście żadne potem nie ma miejsca, prawdziwe śledztwo. Natychmiast Putin twierdzi, że to Czeczeni, i wtedy niebawem rzuca wspaniałą lotną frazę, że będziemy ich topić nawet w Wychodku. No i natychmiast potem już notowania mu rosną, wiadomo, kto to jest. On wtedy był premierem, kto to jest premier Putin, i on staje na czele operacji antyterrorystycznej, która go powoli, powoli, na skutek różnych machinacji, zresztą i na skutek fałszerstw wyborczych, doprowadza do Kremla po raz pierwszy. I potem
cały czas toczy się wojna w Czeczenii. Cały czas już bomby nie padają, ale tam jest inny koszmar. Tam wojska rosyjskie po prostu dowolnie zabijają kogo chcą, nocami otaczają całe wsie, wyciągają mężczyzn po to, żeby ich torturować, po to, żeby ich nazwać bojownikami, po to, żeby Putin mógł twierdzić, że cały czas musi walczyć z bojownikami czeczeńskimi. Kobiety są gwałcone, z dziećmi się dzieją straszne rzeczy i to się cały czas dzieje. Czeczenia jest miejscem absolutnie koszmarnym, ale jest wrogiem Putina. Putin musi mieć wroga. Za każdym razem, przecież cały czas, cały początek jego rządów to są akty terrorystyczne czeczeńskie po to, żeby on mógł coraz bardziej zacieśniać swoją dyktaturę. Czyli te akty były fabrykowane przez FSB? Absolutna większość. Jest rok 2002, więc akty, przypominam, Dubrowka, Nord-Ost, w zupełnie niewiadomy sposób, znaczy niewiadomy i tutaj właśnie bardzo dokładnie opisany w tych książkach, komando czeczeńskie nagle dostaje się, no prawie że w centrum Moskwy, do domu kultury Dubrowka, gdzie odbywał się tam 323 spektakl takiego muzykalu Nord-Ost, bardzo patriotycznego. I weszło komando czeczeńskie i powiedział, to komando terrorystów, które za pierwszy warunek stawia: żądamy pokoju. Tacy to byli terroryści, z tym, że wszystko tam było inscenizacją, łącznie z tym, że ówczesny ich komendant na pytanie przed telewizją, a kto was tu wysłał, najpierw mówi, że Basajew, a potem dostaje szybką podpowiedź, powiedz po czeczeńsku, powiedz, że prezydent wysłał nas Maschadow. Cała rzecz jest przeciwko Maschadowowi. Po co? Ano po to. To jest bardzo ważne, tak jak i przy Biesłanie. Cel danego aktu terrorystycznego była wtedy taka, że 27 października w Kopenhadze miał się zacząć pierwszy międzynarodowy zjazd diaspory czeczeńskiej pod patronatem, pod auspicjami liderów międzynarodowych. Między innymi patronował temu zjazdowi Zbigniew Brzeziński. I to było to było na tym szczeblu. Brała także udział w przygotowaniu, to znaczy aprobowała to Madeleine Albright, czyli minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. I te rozmowy prowadzące do tego kongresu były najpierw tajne, potem już były nietajne. Przede wszystkim zawierały projekt prezydenta legalnie wybranego Czeczenów, Maschadowa, uregulowania konfliktu. Każda wojna nazywa się idiotycznie konfliktem. Konfliktu czeczeńskiego, które doprowadziłyby po pierwsze do tego, że organizacje międzynarodowe miałyby wejście na teren Czeczenii, które były w jedną wielką Srebrenicą, a wiadomo, że to był zbiorowy grób 8000 ludzi, a Czeczenia była w ogóle zbiorowym grobem i zaczęłyby się różne ONZ, OBWE i tak dalej i zaczęłyby się różne śledztwa po pierwsze, a po drugie prezydent Putin albo jego wysłannik, musiałby siąść za stołem z prezydentem Maschadowem, więc trzeba było z tego Maschadowa zrobić terrorystę. I natychmiast po tym, jak się rozpoczął ten akt na Dubrowce, to zostaje idzie oświadczenie Putina, że to my doskonale wiemy, że za tym stoi Maschadow i jego bandyci. Przypomnę, że podczas tego aktu terrorystycznego na Dubrowce terroryści zabili 3 osoby na sali i 2 poza salą, czyli w sumie 5 osób, a na skutek wpuszczonego gazu, teoretycznie po to, żeby, nie wiem po co, żeby
uwolnić tych ludzi. Zmarło no, ponad 300 osób. Masa tam została kalekami. Ale dlaczego jak ci ludzie trafili do szpitali, to nie można im było jakieś serum podać? Nie można im było nic podać, dlatego że nie wiadomo było, tajne, łamane przez poufne, czym zostali oni otruci. Ale to Spesas nie zdradził tego? Ale oczywiście, że nie. I na prośbę lekarzy, kiedy przygotowywali już szpitale, żeby im podać, jaki to będzie gaz, bo chcą przygotować antidotum, nie było żadnej odpowiedzi. Była to jednym słowem masakra, ale do czego zmierzam? Więc zostaje wpuszczony gaz trzeciego dnia, jak wiadomo, zostaje wpuszczony gaz i uśpieni zostali terroryści również i można ich było wszystkich wziąć za frak, prawda, postawić przed sądem. Nie, nie, wszystkich zabito. Po co wszystkich zabito? Po to, żeby nie było świadków tego, jak to przebiegało, kto to zorganizował i żeby po prostu nie było procesu. Identyczna sprawa przy Biesłanie. Zabija się wszystkich, którzy tam są, to znaczy tych, których uważają za terrorystów. Nie ma proces w sprawie Biesłanu nie skończył się do dziś. 20 lat. Ale tak jest. I wracając jeszcze do Dubrowki, to tam była bardzo dziwna sprawa, mianowicie jak sobie może Państwo przypominacie, terroryści przywieźli ze sobą ładunki wybuchowe. Żaden z nich nie wybuchł. Otóż wszystkie one były, o czym terroryści nie wiedzieli, wszystkie one były nieaktywne. I teraz tak, identyczna sprawa jak przy Biesłanie. Terroryści, którzy tam się znaleźli, byli wyciągani z więzień. Ja rozmawiałam z matką kobiety, która tam znalazła się, która mówi, moją córkę ze złamaną nogą, z nogą w gipsie, wyciągnięto ze szpitala. Wtedy w Nordoście, przypominam, to jest 2002 rok, ci ludzie, którzy zostali wyciągnięci z więzień, nie wiedzieli, po co zostają wysłani na tę akcję. Akcja musiała się odbyć, żeby ten Międzynarodowy Kongres Czeczenów w Kopenhadze stracił zupełnie na ważności, co się oczywiście Putinowi udało. Dubrowka to rzeczywiście straszna tragedia. Pamiętam, oglądałem to w telewizji niemalże na żywo. Ja byłam tam, to znaczy cały czas byłam pod tym domem. I właśnie tutaj jest dokładny opis, jak reagowali Rosjanie, jak to było, jak straszliwie odnosili się urzędnicy do rodzin tych zakładników i tak dalej, i tak dalej. Koszmar. Był koszmar zaplanowany. Rzecz cała, Dubrowka, to jest październik, zaczynają się przygotowania w lutym w Inguszetii. Co wiem, co tutaj Państwu opisałam. No proszę. Dużo mówi Pani o Biesłanie. Dla tych widzów historii realnej, którzy nie pamiętają tego dokładnie, proszę o przedstawienie takiej trochę rekonstrukcji wydarzeń. Co dokładnie wydarzyło się w tej szkole? To, co Państwo wyczytają w Wikipedii, z czego prawdą jest to, co powiem. 1 września o godzinie 9 rano w niewielkim mieście, właściwie w mieście Biesłan, które leży w północnej Osetii, podczas apelu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego wpada oddział terrorystów i zagania prawie 1200 osób do szkoły, a głównie do sali gimnastycznej. To była ogromna szkoła i stara bardzo szkoła. Miała bardzo wiele dobudówek. Największą była ta sala gimnastyczna. I to wszystko jest prawdą. Ale to, co Państwo potem przeczytacie, jest nieprawdą. Tutaj, tak jak i w Nordoście, terroryści żądają pokoju, żądają po pierwsze wyprowadzenia wojsk, zakończenia wojny, po drugie wyprowadzenia wojsk rosyjskich, po trzecie stawienia pertraktacji i stawienia się do rozmów prezydenta Osetii Północnej, prezydenta sąsiedniej Republiki Inguszetia, doradcy prezydenta Putina do spraw Czeczenii Aslan Bekova i tam jeszcze jednej osoby, która tutaj już nie miała znaczenia. I teraz tak, po jakimś czasie prezydent Osetii zeznaje w prokuraturze,
że osobiście prezydent Putin groźbami zabronił mu stawienia się w Biesłanie. Prezydenta Inguszetii, który akurat był w Moskwie, przetrzymano i nie wypuszczano z hotelu Resija, w którym był zamknięty. A Asłanbeka Asłachanowa prezydent Putin wypuścił trzeciego dnia, kiedy już było właściwie po wszystkim. A więc tak jak Putin na samym początku swoich wielkich akcji antyterrorystycznych ogłosił: z terrorystami nie rozmawiamy. Zaznaczę, że to jest absolutne zaprzeczenie tego, co się robi w świecie w wypadku aktów terrorystycznych. Przede wszystkim rozmawia się z terrorystami, aby dojść z nimi na skutek pertraktacji do jakiegoś ładu, co się czasami udawało. Putin nie rozmawia z terrorystami. I jest ten akt terrorystyczny następuje, jest kolejnym aktem większym, po różnych mniejszych, ale następuje w odpowiedzi na działania międzynarodowe właśnie, a szczególnie na bardzo nagłośnione żądanie 147 posłów Parlamentu Europejskiego, żądających ponownie rozmów prezydenta Maschadowa z prezydentem Putinem i zakończenia wojny w Czeczenii. No więc tak, Putin znowu musi udowodnić, że Maschadow jest bandytą, bo świat jakoś nie chce tego przyjąć tak naprawdę do wiadomości. I to znaczy świat, ta część, pewna część świata przyzwoitego, bo mówiłam o nieprzyzwoitych liderach, ale jednak działają organizacje i w ONZ-cie, i OBWE, i Human Rights Watch, i inne, które uparcie pokazują zbrodnie popełniane przez Putina w Czeczenii. I Putin ma zdecydowanie nóż na gardle. Albo siądzie wreszcie do rozmów. No z kim ma siąść on albo jego przedstawiciel? Z Maschadowem? Przecież to wykluczone. I tu mamy znowu to, że Czeczenia stanie się miejscem dostępnym dla organizacji różnorodnych, co może postawić go jednak jego pozycja jednak nie była tak silna jak teraz, jako zbrodniarza wojennego, co było bardzo łatwe wtedy do udowodnienia. Putin do tego dopuścić nie może. Jak to się dzieje, że więc wracając do Biesłanu, pierwszego dnia zostają dzieci zapędzone, drugiego dnia jest Pan mi przypomni, że ja to mam jeszcze powiedzieć. Drugi dzień jest o wiele gorszy. Nie dają im ani pić, ani jeść i tak dalej. Zaraz powiem dlaczego. Trzeciego dnia następuje szturm. No właśnie, szturm. Dobra, ale najpierw powiedzmy jeszcze o tym, że Czeczeni, terroryści czeczeńscy chętnie jednak wpuścili kogoś, kto przyszedł do nich dla ratunku, żeby ratować dzieci, był to były, zdegradowany przez Putina prezydent Inguszetii, generał Ruslan Auszew, któremu się udało wyprowadzić 26 matek z małymi dziećmi. I wtedy jeszcze raz powtarzali Czeczeni, że za każdego człowieka, który przyjdzie do pertraktacji, będą wypuszczali 150 osób, do czego oczywiście nie doszło, dlatego że do pertraktacji nie doszło. I mało tego. Czeczeni jednak mieli nadzieję, że ten ich akt będzie nagłośniony bardzo, jako największy, ogromny akt terrorystyczny, prawda, 1200 osób. Tymczasem w wiadomościach rosyjskich ukazuje się, jest informacja na ostatnim miejscu o czymś takim właśnie, że w Osetii doszło do aktu terrorystycznego i że z zakładników jest 354. To doprowadza ich do furii dzikiej i dopiero od tego momentu zaczynają naprawdę być okrutni, w tym sensie, że tym stłamszonym ludziom nie dają pić, nie dają jeść. Możliwość skorzystania z toalety jest żadna. I proszę sobie wyobrazić, co tam się po paru godzinach albo następnego dnia dzieje. Dzieje się koszmar. Czy
niemiłościwie panujący pan prezydent Putin robi coś dla uwolnienia zakładników. Jeszcze wrócę na chwileczkę tam do tego, z czym wychodzi Auschwitz i co potem zostało potwierdzone. Auschwitz mówi, ja rozmawiałem nie z Czeczenami, nie tylko z Czeczenami, bo oni mówią tylko po czeczeńsku, co dla Auschwitza nie jest problemem, bo on znał czeczeński, inguski, to bardzo są podobne. Tam była grupa także bardzo duża Rosjan, terrorystów rosyjskich. I oni byli ubrani w inaczej, zupełnie niż Czeczeni. Wyglądali inaczej. To byli Rosjanie, to byli Słowianie. Rozmawiałem z nimi po rosyjsku. Była tam kobieta, która paliła papierosa, co oczywiście wyklucza w ogóle Czeczenkę. Szef tej grupy z telefonem przy uchu cały czas się z kimś porozumiewa. Z kim się porozumiewa? Z kimś, kto daje mu rozkazy z zewnątrz. I otóż, jaki był sztab, który ratował tych ludzi? Tym sztabem naprawdę nie był wyznaczony przez premiera przedstawiciel MSW osetyjskiego, tylko siedzący na trzecim piętrze budynku administracji w Biesłanie pan generał Proniczew i generał Tichonow. Ci sami, którzy byli w Dubrowce. Ci sami? Ci sami dwaj, którzy byli w Dubrowce. I to znaczy Proniczew jest zamieszany jeszcze w bardzo wiele spraw paskudnych, ale to jest to samo. Tylko mam kluczowe pytanie, bo mówi pani, że są rozmaite fałszywe wersje, ale kto wydał rozkaz o szturmie? Bo na przykład ja znalazłem taką informację, że to spontanicznie, że doszło do jakiejś strzelaniny, oni się pomylili i się sama sytuacja spontanicznie rozwinęła. Otóż powstają dwie komisje. Jedna jest komisja w Dumie od razu, prawda, do badania tego. Druga jest komisja przeciwna tamtej, Komisja Osetyjska Miejsca, ale ważnym bardzo tutaj elementem, to znaczy człowiekiem, który robił ogromne śledztwo, jest deputowany moskiewski, z tej Komisji Moskiewskiej, Jurij Sawielow, pan profesor Jurij Sawielow, który jest profesorem od mechaniki wybuchów, jest bardzo znanym profesorem, uznawanym za granicą, pomimo tego, to nie jest żaden przeciwnik Putina, wręcz przeciwnie, jest to członek komunistycznej partii Rosji. I on postanawia, i on robi 700-stronicowy raport na temat tego, co się tam wydarzyło. Ten raport jest zgodny z Komisją Osetyjską. I co się okazuje? Że trzeciego dnia na dachu naprzeciwko szkoły znajdują się odrzutowe miotacze ognia o działaniu termobarycznym, które są nazwane w rosyjskiej nomenklaturze trzmiel, a także miotacze granatów, które mają działanie przeszło 6 kg trotylu. I takie coś zostaje wystrzelone w kierunku sali gimnastycznej, w której oczywiście dochodzi do potwornego pożaru. Przecież tam są zakładnicy, dzieci. A niech pan zapyta Putina, dlaczego on to zrobił. I teraz tak, i oczywiście można potem przeczytać, że to na skutek wybuchu bomby, uruchomionej przez jednego z terrorystów, która jest widoczna zresztą na różnych filmach, ponieważ terroryści rzeczywiście zakładali różne wybuchowe materiały, z tym, że bardzo niewiele z nich rzeczywiście zadziałało. I ta bomba zadziałała w momencie ataku z zewnątrz, ale minimalnie, jak na to, co się potem zdarzyło. Dlaczego raport tegoż Sawieliowa ma 700 stron? Dlatego, że on prowadził śledztwo w sprawie każdego zabitego dziecka i nie tylko dziecka, każdego zabitego w trakcie tej tragedii. I tam on twierdzi, że dzieci nie były zabijane przez terrorystów, tylko przez ludzi z tej sali gimnastycznej, terrorystów zamkniętych w tej szkole, tylko przez ludzi z zewnątrz. Wygląda na to, że były ofiarami żołnierzy 50. Armii, która stacjonowała stale na Kaukazie i która była w to wmontowana. Tam działał specnaz. Ale, co jest tutaj ważne,
cały Federalna Służba Bezpieczeństwa Miejscowa, osetyjska, nie była w ogóle w to wtajemniczona i ci ludzie rzucili się dzieciom na pomoc i oni wybijali szyby w tej szkole, żeby dzieci mogły wybiec, nosili dzieci na rękach. To wszystko była straszna i to wszystko był wielki ich wysiłek, 13 zresztą zginęło. Tak, tylko powiem, jak z mojej perspektywy to wyglądało. Miałem wówczas 24 lata, oglądałem to też w telewizji i pamiętam taką scenę, że pani biegnie z dziećmi, a potem jakiś facet też z małą dziewczynką ranną, strzały ze wszystkich stron, jakiś kompletna środek bitwy. Naprawdę czegoś takiego nie widziałem ani wcześniej, ani potem. I jeszcze bardzo dziwna sprawa była, dlatego że w momencie, wtedy, kiedy się okazało, że dzieci są tam pierwszego dnia, że dzieci są zamknięte w sali gimnastycznej, mężczyźni, a każdy mężczyzna prawie na Kaukazie ma swój automat, zebrali się wokół także po to, żeby te dzieci ratować. No ale przecież jak to się dzieje, że ci mężczyźni mogli strzelać do uciekających dzieci z sali gimnastycznej? Te dzieci uciekały przez wybite okna w czasie pożaru. Więc tam po prostu był koszmar, ale absolutnie nic nie wskazuje na ani jeden gest skierowany dla ratowania zakładników. Przecież tych zakładników, i znowu wielkie pytanie, jeżeli jest banda terrorystów w środku, to czy nie można było tak poprowadzić akcji ratowniczej, żeby tych terrorystów aresztować? Po prostu. Można część zabić, ale żeby chociaż paru naprawdę aresztować, żeby zrobić sąd przed całą Rosją. Proszę o to, macie terrorystów. Otóż nie. Wszyscy byli, 33 według listy, według tego, co jest potem oficjalnie ogłoszone, było zabitych. I dlaczego się mówi, że było 33 terrorystów? Dlatego, że 33, to znaczy 32 zabito, jednego, który sam się poddał, aresztowano. Ale znowu nie ma żadnej akcji obezwładnienia terrorystów. Nie ma żadnej akcji, która wskazuje na najmniejszy gest. Już nie mówię o tym, że nie ma pertraktacji, ale nic nie wskazuje, żadna akcja militarna, że tak powiem, nie wskazywała na otoczenie szkoły w celu wdarcia się do niej po to, żeby terrorystów obezwładnić. Tylko, co zresztą zostało nie tylko potwierdzone przez tego pana, prawda, Sawieliowa, ale przez wszystkich będących tam, że szturm był z zewnątrz. I teraz bardzo ciekawa sprawa. Raport tegoż profesora Sawieliowa nie zostaje przyjęty przez komisję moskiewską, której on jest członkiem. Mało tego, na ostatnie posiedzenie tej komisji on nie zostaje zaproszony, nie zostaje powiadomiony, żeby niczego nie podpisywał, a resztki, to znaczy ostatki tego, dowody tych granatów, tej broni, którą strzelano, nie zostały przyjęte przez żadną prokuraturę i zostały w końcu przejęte przez dziennikarzy opozycyjnej Nowej Gazety. Więc jakie są tutaj dowody na ratowanie tychże, na chęć ratowania zakładników? Ale odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie. Jak terroryści dostają się w czasie trwającej wojny, cały czas, dostają się przez tamte tereny, przechodzą do tejże, do Biesłanu? Otóż jest portal w języku angielskim, w języku rosyjskim. Nazywa się Prawda Biesłanu, którego założycielka i redaktorka naczelna Marina Litwinowicz została prawie że śmiertelnie pobita zaraz po utworzeniu tego portalu. No i tam można przeczytać raporty pułkownika Maurarowa, który jest wiceministrem spraw wewnętrznych Osetii Północnej, który na 3 tygodnie przed tym aktem mówi: jestem bardzo zaniepokojony dostępnością dróg wokół posterunków. Nakazuje zabezpieczyć te drogi. I
27, 28, 29 sierpnia te raporty wskazują na to, że on robi wszystko, co może. Wysłałem specjalną ochronę do wszelkich szkół. Spodziewany jest atak terrorystyczny. Wszystkie szkoły są pod opieką patroli i radiowozów. Szkoła numer 1 także. Tylko, że o 8:30 pada rozkaz, aby ten patrol, który tę szkołę ochraniał, został skierowany do innych zadań. Pani Krystyno, to ja powiem tak. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, bo nie powiedzieliśmy, ile ludzi zginęło. Ja to sobie wypisałem i to jest szokujący jest bilans Biesłanu. 334 ofiary śmiertelne, 700 rannych, 32 zabitych terrorystów do tego. Jeden z największych takich zamachów w historii, ale jak sobie troszeczkę już szperałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, to oficjalne rosyjskie stanowisko jest takie, że to, co pani przedstawiła, tą wersję, to jest teoria spiskowa. Oczywiście, naturalnie. Jak pani odeprze ten zarzut? Ja się zajmuję samymi teoriami spiskowymi, tylko że nikt, przede wszystkim to nie jest, przede wszystkim ja tego nie wymyślam, to są śledztwa dziennikarzy, to są śledztwa dziennikarskie z Nowej Gazety, to są śledztwa tamte. Ja rozmawiałam z prokuratorami tej osetyjskiej komisji. To wszystko absolutnie jest do udowodnienia. Ale jeśli tak, to niech ci ludzie dadzą mi odpowiedź na pytanie, dlaczego Anna Politkowska, znana bardzo dziennikarka, która zajmowała się sprawami czeczeńskimi, która pomknęła od razu na lotnisko Wnukowo, żeby lecieć do Biesłanu, przez cały dzień jest przetrzymywana na tym lotnisku. Nie ma dla niej miejsca, mimo że inni odlatują. Wieczorem zostaje wprowadzona na pokład i zostaje poczęstowana herbatą przez stewardesę. 10 minut potem traci przytomność, jest na skraju agonii. Piloci lądują w Rostowie nad Donem, tam ją dają pod opiekę lekarską i jej życie jest uratowane z trudem wielkim. 3 miesiące się leczyła potem. To raz. Andrzej Babicki... Taki sam numer jak z Nawalnym. Też go tak podtruli w samolocie swego czasu. No to była inna. No i też na skutek tylko refleksu pilotów nie umarł od razu. I teraz tak. Andrzej Babicki, inny dziennikarz, Radia Swoboda, przylatuje na Szeremietiewo z kolei z Pragi i pod błahym pretekstem zostaje tam zatrzymany. Nie aresztowany, ale zatrzymany. Nigdzie nie może wylecieć. Jeszcze jest dziennikarka gruzińska, nazywa się Nana Leżawa, która robi zdjęcia, filmuje akt, to znaczy filmuje szturm na szkołę, który umieszcza gdzieś na swoim portalu i ona zostaje zabrana na posterunek, to znaczy tam do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do milicji. Też zostaje poczęstowana jakąś kawą, po której bardzo długo musiała się leczyć zupełnie z niewładaniem mózgiem, że tak powiem. Więc oczywiście wszyscy mamy teorie spiskowe, tylko wspaniała Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji ma rację. Dobrze, a Szamil Basajew, bo to nie padło to nazwisko, według oficjalnej wersji ci bojownicy to byli jego ludzie. Kim był Szamil Basajew? Od lat 90. Szamil Basajew był szkolonym przez, mogę powiem Państwu powiedzieć, 345. Batalion podległy GRU, czyli Wojskowemu Wywiadowi Rosji, był tam szkolony i był współpracownikiem wywiadu wojskowego. Bardzo przyswoicie w stosunku do Czeczenów zachował się w czasie tak zwanej pierwszej wojny, którą wydał Jelcyn Czeczenom i wtedy zyskał sobie rzeczywiście nimb bardzo dzielnego komendanta. To się jednak skończyło, kiedy Putin przychodzi do władzy. I tak się dzieje, że wszystkie akty przez niego podpisywane, tak jak te w 99 roku, nagle po jakieś pół miesiąca po tym, co się stało, nagle Basajew stwierdzi, że to on i Chatab, jego adiutant, tak samo i po Biesłanie, tak samo i po Nordoście, tak i teraz
on składa swój podpis i mówi: tak, to właśnie zrobiłem ja. Więc wszystko, co on robi, jakoś obraca się przeciwko Czeczenów, a jest na rzecz, no, na rzecz właściwie Putina. Basajew jest człowiekiem niesłychanie pełnym ambicji i rzeczywiście nienawidzi Maschadowa, który pokonał go w wyborach prezydenckich po raz pierwszy. Czym się różnili? Różnili się, dlaczego wybrano Maschadowa? Dlatego, że Czeczeni nie chcieli wojny. Maschadow był orędownikiem układania się z Moskwą, z tym, że nie poddaństwa Moskwie, ale układania się z Moskwą i, co bardzo ważne, chciał stworzyć republikę świecką. Basajew był fundamentalistą islamskim. Co to jest fundamentalizm? Naprawdę, nie tylko islamski, każdy. Jest to zamiana wiary na politykę. W momencie, kiedy nie mówimy o Bogu czy Allahu, a mówimy o polityce w imię tychże właśnie, to już jest fundamentalizm. I on chciał stworzyć religijną, fundamentalistyczną Republikę Czeczeńską. Nie zależało mu na wierze. Zależało mu na tym, żeby on stał na czele tej republiki. To łączyło go z Putinem w chęci pozbawienia Maschadowa wszelkiej możliwości działania. I to się im obu znakomicie udało. Więc Basajew był po prostu zdrajcą czeczeńskim, o czym Czeczeni nie wiedzieli, bo skąd mieli to wiedzieć, dopóki gdzieś tam nie wyczytali. Był tym, który mógł doprowadzić do tego, że to komando dotarło do Biesłanu w warunkach wojny. W warunkach, kiedy mysz się tam nie przeciśnie, to nagle komando tam zmierza. Jedno i drugie, bo jednak przypominam, że były tam dwie grupy terrorystów, nie jedna. Ale obie dotarły do szkoły, tak? No, tamta grupa rosyjska już tam była. Aha, rozumiem, okej. Okay. Ale co jest bardzo dziwne, ta grupa zniknęła w nocy przed szturmem. Kolejna zagadka Biesłanu. A tam jest wiele zagadek. Tam przecież nie było żadnego porządnego śledztwa do dziś. I aby dalej nie było, aby potem nie było żadnych już śladów, to w nocy z trzeciego, czyli już po tym całym, po tej tragedii, na czwartego minister do spraw nadzwyczajnych, Siergiej Szojgu, zarządza oczyszczenie szkoły przy pomocy buldożerów. Zajeżdżają buldożery i wywożą cały gruz, wszystkie dowody, zabawki, tornistry, szczątki ludzkie, wszystko do rowu pod Biesłanem. W którym to rowie zrozpaczeni rodzice, czego byłam co świadkiem, z wyciem, po prostu znajdowali części swoich dzieci, zabawki swoich dzieci, ale 4 września przyjeżdża do Biesłanu prezydent Putin. I staje przy łóżku jednego i drugiego, jednej czy drugiej osoby w szpitalu, po czym po paru godzinach szybko składa wszystkim kondolencje, mówi o terroryście Maschadowie i wyjeżdża. I mówi: znowu pokonaliśmy terrorystów. To jest naprawdę koszmarna historia, muszę powiedzieć, przepraszam, to co usłyszeliśmy od pani. A poprzednie historie, kiedy cały czas terror był do pewnego czasu, do wtedy, dopóki to było możliwe, podstawowym narzędziem działania Putina. Dlatego był bardzo wygodny, dlatego że w imię terroru, w imię zwalczania terroru, on mógł wprowadzać coraz to rozmaite dekrety, które bardzo były jemu na rękę i były antydemokratyczne. I jaki jest rezultat Biesłanu de facto dla Rosji? Kończy się ten akt straszliwy 3, a 13, 10 dni później, prezydent Putin występuje z ogromnym planem rekonstrukcji całej władzy pionowej w Rosji. To znaczy, nie będziecie już, drodzy Rosjanie, wybierać sobie swoich gubernatorów czy władze miejscowe, tylko
których przedstawiciele zasiadają potem w czymś takim jak nasz Senat, czyli w Radzie Wyższej i będą was reprezentować. Nie, nie. Ja, czyli prezydent, będę naznaczał tych gubernatorów. Czyli prezydent naznacza władze miejscowe, po pierwsze. Po drugie, nie będziecie sobie już teraz, Rosjanie, wybierać przedstawicieli w jednomandatowych okręgach wyborczych na nazwiska, które się wam spodobają, bo one bardzo często nie są zgodne z tymi, które wystawia jedna Rosja, czyli partia Putina. I zostają wprowadzone wtedy wybory partyjne, to znaczy na bloki partyjne. Czyli Rosjanin głosuje na blok, a nie na nazwisko. I tak się zaczyna demokracja sterowana, czyli podstawy, czyli wyciągnięcie właściwie chodnika spod zmian demokratycznych w Rosji. Mam pytanie, które mi się nasuwa, kiedy słucham zawsze pani opowieści o Czeczenii. Dwie wojny, zamachy, nieprawdopodobne wydarzenia 20 lat temu. Jak to się stało, że ten naród czeczeński, w ogóle Czeczeni, którzy walczyli z Rosją, dzisiaj są kierowani przez Kadyrowa i mamy do czynienia z odwrotną naprawdę dokładnie nie sytuacją? To ja już panu odpowiem, jeżeli będzie miał tylko pan cierpliwość. Otóż cały czas toczy się wojna. W 2003 roku jest przeprowadzone referendum. Proszę sobie wyobrazić, referendum pod automatami. Byłam tam, widziałam to. Więc Czeczeni są wożeni z jednego lokalu wyborczego do drugiego przy pomocy autobusów. Te same grupy tak samo głosują. I oczywiście referendum jest... I ma jedno pytanie. Czy chcecie żeby Czeczenia przynależała do Republiki Rosyjskiej? Oczywiście tak chcemy. I tutaj bardzo ważne jest podkreślenie, że Maschadow nigdy nie chciał tego, o czym mówił Putin, czyli separacji. To nie byli separatyści. Oni chcieli autonomii Czeczeni w ramach WNP, czyli w ramach Wspólnoty Państw Niepodległych. A to jest wielka różnica. Turkmenistan taką ma po dziś dzień. Wtedy okazałoby się, że oni wcale nie są takimi bandytami. Więc to się nie mogło okazać. To jest 2003 rok, referendum. I w 2004 roku prezydentem zostaje Achmat Kadyrow. Achmat Kadyrow, bardzo pozytywna osoba też w pierwszej wojnie, mufti Achmat Kadyrow, który jak wszyscy właściwie, można powiedzieć, przedstawiciele jakiejkolwiek religii, czy prawosławnej, czy muzułmańskiej, byli członkami KGB, należeli do KGB. On też, ale to nie przeszkadzało mu podczas pierwszej wojny, czyli od 1993 do 1995 roku, bardzo przyzwoicie się wobec rodaków zachowywać i miał posłuch wśród nich. Zostaje prezydentem i ma takie nieszczęście, taki ma głupi pomysł, żeby ogłosić generałom armii rosyjskiej, że skończył się ich czas wzbogacania na ropie wydobywanej, bo to jest przecież niezwykle roponośny teren, że teraz, drodzy generałowie, my będziemy zawiadywać naszą ropą. No i niedługo potem, 9 maja, co jest wielkim świętem wyzwolenia, prawda, w Rosji, 9 maja na stadionie podczas wielkich uroczystości Achmat Kadyrow i jego otoczenie ginie w wybuchu, w przygotowanym akcie terrorystycznym. I tak się dziwnie dzieje, że jego prawa ręka, jego główny szef ochrony, Ramzan Kadyrow, po raz pierwszy nie jest przy ojcu. On jest w Moskwie. On jest w hotelu. I zostaje przywołany w trybie natychmiastowym przed oblicze prezydenta Putina. I widzimy przed kamerami, jak płaczący Ramzan Kadyrow w stroju, tak jakby tak go wzięli z tego hotelu, jak był, czyli w dresach, pada w rozłożone ramiona prezydenta Putina, który składa mu kondolencje i niedługo potem zostaje
Ramzan Kadyrow nie może zostać prezydentem, bo nie ma odpowiedniego wieku, żeby go wybrali według konstytucji czeczeńskiej, ale zostaje premierem. I się zaczyna potworny terror. Różnica między Ahmadem Kadyrowem a Ramzanem jest nieprawdopodobna. Ramzan był najgłupszym z jego synów. Ramzan nie skończył w ogóle szkoły w średniej. A kiedy Politkowska, co opowiadała, zapytała go, pan podobno studiuje prawo. A z jakiego prawa będzie pan pisał pracę? Cywilnego, kryminalnego? No z takiego, jak tam jest napisane. No więc jest to po prostu, no, tak. Jest to po prostu człowiek o IQ poniżej setki, ale ma doskonale wypracowany model wzbogacania się i ma kompletnego fioła złotego, że tak powiem, złotego w sensie złota. Zaczyna mieć tam złote szable, złote i to wszystko zostaje pokazane, jak też Czeczenia się wzbogaca przy nim. On się wzbogaca na skutek machinacji między Rosjanami a Czeczenami. Przecież chciwi ludzie są i tu, i tu. I Ramzan Kadyrow wprowadza absolutny terror, totalny terror. Wtedy w 2014 roku walczyło z tam duże komando Czeczenów przeciwko Rosjanom. Teraz, co wiem na pewno, bardzo duży oddział Czeczenów na czele których stoi były premier Maschadowski jeszcze na emigracji, Achmed Zakajew. I ono walczy z kadyrowskimi Czeczenami. Kadyrowscy Czeczeni to są ludzie, którzy chcąc, nie chcąc, młodzi mężczyźni, którzy nie mają żadnej innej możliwości zarobku, jak możliwość wejścia do armii. Ponieważ w Czeczenii się nie produkuje właściwie niczego. Poza ropą naftową, która jest rozkradana przez cały ten potworny klan Kadyrowów. Permanentne są tortury. O, tutaj wrócę do niedawno nam bliskiej historii, kiedy wymianie i więźniów jest wreszcie wytaszczony z więzienia w Berlinie. Ten, który zabił, jak on się nazwał? Boże, zapomniałam w tej chwili. W każdym razie wiadomo, o kogo chodzi. Ten, o którego tak bardzo walczył Putin, żeby go wreszcie wypuścić. Ten, który zabił Czeczena w Tiergarten w Berlinie w 2019 roku. A kto to był ten Czeczen, którego zabito? Był to komendant czeczeński, torturowany straszliwie osobiście przez Ramzana Kadyrowa. Notabene on miał własne zoo i tam były lwy, którym rzucał na przykład na śniadanie swoich więźniów. No bo Ramzan Kadyrow to jest koszmar. To jest koszmar. I ten człowiek miał składać zeznania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Miał składać zeznania najpierw przed sądem niemieckim, a potem przed MTS-em. No i właśnie tuż przedtem został zabity przez tego człowieka, którego teraz witał na czerwonym dywanie pan prezydent Putin. Muszę powiedzieć, że historia Czeczenii na przełomie XX i XXI wieku to jest jedna straszna. Z najbardziej... Ja nie mogę w ogóle korespondować z moimi przyjaciółmi z Czeczenii, ponieważ się boję, że im zaszkodzę. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście noga dziennikarza prawdziwego tam nie może postać, a ginęli tamtejsi członkowie komitetu walczącego z torturami, przeciwko torturom, zostali i torturowani, kilku zostało zabitych. W tej chwili, no to są, nie będę tutaj Państwu opowiadać, co się dzieje, dam tylko jeszcze jeden przykład, że był antykadyrowski sędzia, który usiłował być sędzią broniącym praw człowieka w Czeczenii. To jest w ogóle samobójcza akcja, ale został skazany na śmierć.
jego nie udało się złapać, ale co robi Kadyrow? Kadyrow wyłapuje rodziny po 40 osób, tych, którzy działają za granicą. I dwa lata temu w Niżnym Nowgorodzie matka tego, nie, przepraszam, żona tego sędziego zostaje w koszuli nocnej i w kapciach wyciągnięta z domu, zawieziona do Czeczenii. Mimo, że miała cukrzycę, pozbawiona leków, siedziała bardzo długo w jakimś tam więzieniu i nie ma żadnej, do dziś nie ma żadnego z nią kontaktu. No matko, no tak, tak to jest. I taka jest dzisiejsza Czeczenia. Ludzie są absolutnie zastraszeni i ci, którzy idą walczyć, albo walczą z ochotą, albo walczą tak jak, no przecież widać jak walczą. No przecież jak się zaczęły te walki w Kursku, to ich komendant czeczeński powiedział, ach, to tylko tam zabawa, możecie sobie kupić popcorn, nic z tego nie będzie. I nie poszli w ogóle, nie włączyli się w te akcje obrony. Podobno są z kadyrowców robione oddziały zaporowe, w ogóle jakieś klimaty jak z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Natomiast myślę, że to wszystko, co dzisiaj nam pani opowiedziała, pani Krystyno, jest jeden wspólny mianownik. Olbrzymia pogarda dla ludzkiego życia, która... Jednostka zerem, jednostka niczym, pisał wspaniały poeta Majakowski. Adinica nol. A dlaczego on tak pisał? Ważny jest kolektyw. I po dziś jest ważny kolektyw. I dlatego całe to nieszczęście psychologiczne Rosjan polega na tym, że przez wieki im udowadniano, że są nikim, że się nie liczą. I dlatego, ponieważ oni jako jednostka nie czują się w ogóle dowartościowani, dowartościowuje ich wielkość państwa. I na tym polega znakomita manipulacja Putina, że on od samego właściwie początku swoich rządów mówi im, że Rosja jest wielka, Rosja jest największa. I teraz od lat im mówi, wiara prawosławna jest najlepsza, jesteśmy najczystszym narodem i tak dalej, i tak dalej. No i czy można się dziwić tym w gruncie rzeczy bardzo biednym ludziom, że chcą zaistnieć jako część wielkiego państwa, ponieważ sami dla siebie właściwie nic nie znaczą. Putin im zezwolił na początku swoich działań tam na rozwój na przykład prywatnego biznesu, ale ten ich biznes prywatny w każdej chwili może być odebrany przez mafiozę, który działa na rzecz jest związany z klanem Putina. Jednostka zerem. Jednostka zerem, a jednocześnie jakaś taka nieprawdopodobna bezduszność wobec życia jednostki. Na sam koniec już przytoczę jeszcze jeden przykład, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, trochę z innej parafii, ale też bardzo wymowny. Mam na myśli 12 sierpnia 2000 roku, kiedy to tonie okręt Kursk. Napęd jądrowy trzeciej generacji, drodzy Państwo. No i co się dzieje? 118 osób załogi, nie wiadomo co się dzieje w środku, na dnie i też akcja ratunkowa. Krótko, żeby Państwa nie dręczyć. Putin najpierw w ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości. Są to pierwsze wakacje po tym, jak został prezydentem. Jest w swoim ukochanym Soczi i w ogóle nic go nie obchodzi, co się dzieje w Wiedjajewie, gdzieś tam tysiące kilometrów. Jakaś łódź tonie. Toną. To jest łódź podwodna, atomowa łódź podwodna. Pani Krystyno, znawcy militariów nas zamordują. Okręt. Okręt, oczywiście, że okręt. Naturalnie, że okręt. I co się... I co jest tutaj najważniejsze, żeby już nie wdawać się w... Bo znowu utonę w szczegółach. Putin odmawia pomocy norweskiej i brytyjskiej. Natychmiast chcą... Brytyjczycy przedstawiają swoje możliwości ratowania ludzi, bo mają w tym dużą wprawę, tak samo jak Norwegowie. Putin odmawia zachodniej pomocy i pozwala, aby ile? 123 osoby? Nie, było 118, ale potem się okazało, że przeżyły wybuch torped, też tego coś tam się ulotniło, 23 osoby na rufie. I to oni konali przez długi czas. Oni konali, napisali swoje tam notatki, jak konają, tak jest, ale... Co się właściwie nie wreszcie, dość prędko się to okazało, a to wiem na pewno od Polaka, który brał udział w akcji ratowniczej Kurska, że to zostało zresztą udowodnione, że Kursk zaczął tonąć na skutek wystrzału z okrętu Piotr Wielki, który to wystrzał padł
na skutek rozkazu wydanego przez pijanego dowódcę. Pijany dowódca został na jakiś czas lekko zdegradowany, a potem zostali oni. To wszystko jest tu. Wszystko jest w książce. A ja muszę powiedzieć, że to jest dla wielu i też i dla co, mnie. I przyjeżdża tam Putin, jest ogromne zebranie, zebranie krzyczących matek i w ogóle żon, rodzin. I jedna z nich, która najbardziej krzyczała, jest obezwładniona, to znaczy dostaje zastrzyk jakiś uspokajający, ale Putin, który najpierw jest straszliwie przerażony tłumem, on nie umie się zachowywać w stosunku bezpośrednio do tłumu, potrafił po dosyć długim czasie, bo to trwało 3 godziny, to spotkanie, obiecał im wszystkim ogromny ekwiwalent finansowy. Więc powiedział, jeżeli naprawdę się okaże, że tutaj jaka jest wina państwa, wszyscy, którzy polegli, dostaną pieniądze. Część z nich rzeczywiście takie pieniądze dostała, co zamknęło im usta. Tak, muszę powiedzieć, jak myślę o tych ludziach uwięzionych w tym okręcie i jest możliwość ratunku. Brytyjczycy mają jakiś pojazd, który tam może się ależ podczepić. Ależ tak, można było podczepić pod włazy. No tak, ale oni się bali, że poznają tajemnicę okrętu podwodnych. Że poznają tajemnicę okrętu atomowego, tak. Ach, drodzy Państwo, dla wielu komentatorów Kursk to jest trochę taki Putin, ten system w pigułce. Wielka pogarda dla człowieka. I proszę wziąć pod uwagę, że to jest sam początek rządów Putina. To jest także odpowiedź, dlaczego Rosja po 24 latach jego rządów jest Rosja psychiczna, że tak powiem. Ci ludzie, te miliony ludzi są w takim stanie apatii totalnej, w jakim są. Że właściwie wojna nas nie obchodzi, byle do nas nie dotarła. Zginął nasz syn, no trudno, ale dostają bardzo duży ekwiwalent finansowy w tej chwili. Smutne zawsze są te nasze rozmowy, pani Krystyno, o Rosji, ale taka jest rzeczywistość. Bardzo mi tych ludzi żal. Bardzo łatwo jest osądzać. Ja ich nie osądzam. Ja ich, powiedzmy, oceniam, ale nie osądzam, bo to są właściwie wszyscy. To są miliony zakładników potwora. Miliony zakładników potwora, a książka o potworze Wowa, Wołodia, Władimir, pióra naszego dzisiejszego gościa, pani Krystyny Kurcza-Predlich. I tę też polecam, ponieważ tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, nie o samym Putinie, ale o całej Rosji putinowskiej. Głową o mur Kremla. Jeżeli macie Państwo niedosyt po dzisiejszej rozmowie, ja mam wielki, jak zawsze z Panią, kiedy musimy kończyć, to w książkach Pani Krystyny Kurcza-Predlich więcej informacji. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Jakże byśmy chcieli weselej mówić o Rosji, prawda? Oj tak. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki za wszystkie suby i lajki. To jest wielka dla nas pomoc. I zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wsparciu, które od Was otrzymujemy, drodzy widzowie, takie odcinki jak ten mogą powstawać. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I oczywiście kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.